Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Moterwu. Jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. No a zobaczcie sami za okno, już ten sezon 2024 jest naprawdę bardzo blisko. Teraz motocykle naprawdę sprzedają się momentalnie, no bo co tu się dziwić, wszyscy na ten sezon 2024 się już szykują. Więc jeżeli nie masz motocykla jeszcze w swoim garażu, no to myślę, że jest to świetny moment, żebyś to zmienił. No ale tym bardziej, że słuchajcie, motocykl, który jest myślę, że idealny na start przygody z motocyklami, jeżeli już to prawo jazdy na motocyklu, cyklemacie Kawasaki ER6N z 2014 roku. Myślę, że motocykl legenda pod tym względem, że wszyscy sobie chwalą ten motocykl, jeżeli chodzi o takie początki właśnie jazdy już na motocyklu, takim z krwi i kości. No a myślę, że nawet ci tacy lekko zaawansowani motocykliści mogą mieć kupę frajdy z tego motocykla, bo jest bardzo przyjemny, bardzo taki kompaktowy, jednocześnie w tym niskim zakresie obrotów, czyli jazda po mieście i wokół miasta jest naprawdę rewelacyjna. I to nawet powiedzą ci, którzy jeżdżą już na dużych motocyklach, że właśnie czymś takim najprędzej obskoczycie, że tak powiem, miasto i z powrotem. No ale przede wszystkim, jeżeli szukacie czegoś turbo dobrze zachowanego, czegoś z pewną historią, czegoś bezwypadkowego i fajnie doposażonego, no to Kawasaki, które zaraz Wam przedstawię, jest naprawdę na grubasie. Więc jeżeli coś takiego Was interesuje, usiądźcie sobie wygodnie, a zapraszam Was na krótką prezentację właśnie z tym Kawasaki w roli głównej. Zobaczcie sami, Kawasaki ER6N z 2014 roku, w wersji oczywiście już z ABS-em, czyli tak naprawdę to, co że tak powiem, jest mocno pożądane właśnie wśród tych motocykli, bym powiedział, w tym segmencie początkowym. No ale zobaczcie, tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć, bo faktycznie ostatnio u nas Kawasaki ER6N też było i sprzedało się w parę godzin, bo było turbo fajnie zachowane. No i faktycznie, nie wiem, my naprawdę też mamy raz, że to też nie jest tak, że te motocykle tam na nas czekają. My naprawdę bardzo, ale to bardzo intensywnie tych motocykli wyszukujemy i faktycznie to nie jest najtańsza ER6N, raczej bym klasyfikował wśród tych najdroższych motocykli, no ale faktycznie, jeżeli szukamy już w takim segmencie cenowym, no to naprawdę można dorwać bardzo fajne perełki, tak jak chociażby ta Kawasaki, która stoi przede mną. Więc tutaj jest rzeczywiście mega fajna relacja cena a jakość, no bo jeżeli kładziemy już na stół trochę większe pieniądze, no to już zupełnie o innych motocyklach rozmawiamy. No i tak jak ten to jest motocykl świetnym tego typu przykładem, że my też staramy się z roku na rok tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej, żeby rzeczywiście motocykle, które Wam na tym dywanie prezentujemy, to była taka najwyższa półka. Żeby to już nie było mowy o jakimś tam narzekaniu, stękaniu, że tu coś, o tu coś, tu czegoś nie widziałem. Naprawdę to są motocykle już, do których się ciężko do czegokolwiek doczepić. No więc słuchajcie, zacznę od tego, że Moterwo to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jeżeli jeszcze nas nie znacie, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę możecie nas kojarzyć stricte z YouTube'a, tak naszego filmowego, bo tych filmików z prezentacją motocykli już jest prawie 600, a nie nagrywamy od samego początku, więc naprawdę już trochę tych motocykli się przez nasze ręce przemieliło, ale też jakby, że tak powiem, sami też jeździmy na motocyklach, prowadziliśmy swego czasu taki kanał do Odciny TV, tam też sporo takich grubych rzeczy się robiło, więc możecie stamtąd nas kojarzyć. No ale faktycznie motocykle, które się tutaj pojawiają, to są takie motocykle, które zaraz w paru punktach Wam wyjaśnię, dlaczego uważam, że rzeczywiście warto się do nich przymierzyć. Pierwsza rzecz. Kawasaki, który tutaj stoi, ER6N 2014 rok, wersja z ABS-em, w pełni odblokowana, czyli 50 kilka kW, 72 konie, więc jakby full moc, nigdy ten motocykl blokowany nie był. To jest jedna rzecz, no ale pierwsza rzecz, która myślę, że jest mega ważna, to jest to, że motocykl jest bezwypadkowy. I tą gwarancję bezwypadkowości napiszemy Wam na fakturze, jesteśmy tego 100% pewni. Co więcej, co za tym idzie, za tą całą bezwypadkowością? Przede wszystkim motocykl jest cały w oryginale, czyli wszystkie kolorowe elementy na motocyklu są, że tak powiem, oryginalną nowością. Kolorowe, nie kolorowe, no bo tutaj nie chcę mówić o dodatkach, które są, zaraz do nich przejdę, ale oczywiście ten motocykl fabrycznie jest cały oryginalny, czyli rama oczywiście prosta, nic tutaj nie kombinowane, zawieszenie tak samo od tego motocykla, koła tak samo, wszystko jest oryginalne. Cały lakier, czy na tylnych zadupkach, czy na zbiorniku paliwa, czy na jakichś tu bocznych elementach, butniku, czacha, lampa, to wszystko jest seryjne od nowości, z fabrycznymi naklejkami, czyli tu Kawasaki, tu R6N, czy po drugiej stronie, czy to ABS, to wszystko jest fabryczne naklejki od nowości, nikt tego nie kombinował, nie zmieniał. Więc pierwsza rzecz, bezwypadkowy. I to, że one są oryginalne, to jest jedno, ale dwa, obchodząc motocykl calutki dookoła, naprawdę tutaj nie znajdziecie śladu wypadkowości, czyli lusterka, klamki, ciężarki, wszystkie te plastiki, podnóżki, tu naprawdę to wszystko wygląda mega zdrowo, mega fajnie. No a jednak trzeba przypomnieć, że motocykl jest 10-letni, więc
Naprawdę jest to stan zachowania, jest petarda. Druga rzecz, motocykl na moim zdaniem bardzo niski przebieg. Przez to, że to jest motocykl taki, że można nim jeździć wszędzie, to naprawdę przebiegi potrafią być tutaj różne. No a tutaj zobaczcie, przekręcam kluczyk i moim zdaniem przebieg jest naprawdę bardzo niski. Zobaczcie sami. 12450, co jak na motocykl 10-letni, myślę, że jest turbo niskim przebiegiem. I co więcej, ten przebieg jest tak samo 100% oryginalny. Mnie to taką gwarancję przebiegu także wystawimy Wam na fakturze. Ale co za tym idzie, my mamy też do motocykla mega fajny zestaw dokumentów. Jest tak sobie fajnie, że tak powiem, przejdę. Oprócz tego oczywiście my Wam to wszystko pakujemy w takie dwie foliki. Jedna folika to będą rzeczy bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, czyli już z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce wszystkie faktury, wpisy, nie wpisy, oświadczenia. My robimy komplet kwitów, żebyście poszli prosto do rejestracji. W drugiej folice będą wszystkie rzeczy do, że tak powiem, takie historyczne do trzymania w domu. No i na pewno z jakichś takich fajnych rzeczy dotyczy się instrukcji obsługi, książka serwisowa, do której zaraz przejdę, ale jest też homologacja na lokomotywę komplet opon Pirelli, homologacja na sportowy układ wydechowy, homologacja w ogóle tego motocykla od nowości, więc to też fajny dokument. Też dostaniecie u nas taką książkę serwisową już od nas stricte i to też myślę, że jest trzeci punkt taki, że motocykl już jest po serwisie przygotowującym do sezonu. No i naprawdę wierzcie mi, że motocykl jest bez wpadu żadnego na teraz. Bardzo świeżo wymieniony komplet opon Pirelli, tak jak Wam wspomniałem, 2022 rok opon. 2023 rok opon, znacie Pirelli Angel City GT, z tego co mi się tutaj wydaje, tak? Więc tylna guma praktycznie nowa, nie wiem, myślę, że parę kilometrów mogła zrobić, przednia to samo, więc pod względem ogumienia macie super, no bo raz, że niski przebieg, a dwa nowy komplet opon, więc jakby to też już się ze sobą nie gryzie, bo często jest tak, że jest mały przebieg, ale stare gumy, tutaj macie już nowe gumy i wciąż mały przebieg. Dodatkowo my wymieniliśmy, zrobiliśmy serwis olejowy, zalany macie teraz ten motocykl motulem 10W40, ale 7100, więc już jakby tym czerwonym syntetykiem, no też grzechem było zalać ten złoty, no bo tutaj macie raz, że fajną czerń w połączeniu z czerwonymi detalami, więc no tak samo, no tutaj pedantycznie trzeba było podejść i zalany jest czerwonym motulem, więc tutaj jak najbardziej na plus. Ale do czego dążę? Oczywiście to wszystko będziecie mieli wpisane w książeczkę, ale jest też oryginalna książka serwisowa z Kawasaki do tego motocykla. No i faktycznie to tutaj zasługuje na mega fajną, że tak powiem, jakby wzmiankę. To jest to, że ten motocykl od samej nowości był kupiony w serwisie Moto Xtreme. Zresztą tutaj nawet na motocyklu macie takie naklejki Moto Xtreme, więc to jest jakby dealer oficjalny. Tak samo i tutaj, zobaczcie, na tankmadzie i po drugiej stronie tak samo to Moto Xtreme. I ten motocykl od samego pierwszego dnia był serwisowany w tym salonie, więc zobaczcie i na 1000 km i potem przez cały i w roku 14, 15, 17, znowu 17, w 19, w 20, 21, 22, no i ostatni serwis jaki był na sam koniec sezonu, bo w 20 grudnia 2023 roku, gdzie motocykl miał 12444. Przypominam Wam, że teraz ten motocykl ma, jeszcze raz sobie do tego wróćmy, 12450, więc tak naprawdę ten motocykl dopiero co był na serwisie w Kawasaki, więc tutaj myślę, że na pewno mega na plus, że motocykl jest po serwisie. Dodatkowo ostatnie nawet badanie techniczne motocykla jest z lipca 2023 roku i wtedy miał 12400, więc tutaj wszystko jest mega fajnie udokumentowane, więc to też już robi mega, myślę, że plus dla tego też motocykla. No i kolejna rzecz, dodatki, chyba już czwarty punkt, motocykl jest fajnie doposażony, myślę, że idealnie, na Kawasaki też nie ma co więcej pchać, tutaj wszystko to, co powinno być, to jest zrobione, czyli oczywiście akcesoryjny układ wydechowy macie tutaj na pokładzie X-Seala, zobaczcie, oryginalny X-Seal, teraz oczywiście DB Killer jest wyjęty, ale mamy tutaj też taką wkładkę wygłuszającą, no teraz myślę, że wciąż jest bardzo przyjemnie basowo, ale jeżeli dla kogoś będzie za głośno, pod siedzeniem jest wkładeczka, wystarczy ją wsadzić w tłumik i znowu będzie, że tak powiem, nie ma jak seryjny. Dodatkowo crash pady. Zobaczcie, i po jednej, i po drugiej stronie macie takie bąbelki wystające, które wystają poza obrys motocykla i w momencie przewrotki w tym miejscu powinien się motocykl znaleźć, więc to też na pewno na plus. Krótki uchwyt tablicy rejestracyjnej, też mega fajny bajer, oczywiście zregulowany, można sobie w każdym momencie podbijać tą tablicę do góry albo do dołu, więc to też na pewno na plus. Oczywiście z LEDowymi kierunkowskazami, ale słuchajcie, LEDowe kierunki są różne, te są myślę, że świetne. Dlaczego? Dlatego, że mają soczewkę w sobie, czyli oprócz tego, że jest normalnie LEDowa żaróweczka, to ma soczewkę i teraz to sprawia, że mimo
kierunki są takie malutkie piździki, to świecą naprawdę bardzo dobrze. Zaraz wam to pokażę, więc i tył, i przód mamy kierunkowskazy LED-owe. No i to też jest fajne, że to nie są jakieś Chińczyki z AliExpress, tylko to są normalnie homologowane kierunkowskazy akcesoryjne, więc myślę, że to też na pewno sporo robi. Oczywiście z podświetleniem LED-owym, w ogóle mega fajne są te lampy w Kawasaki, takie delikatnie będzie przyciemnione, to też robi, myślę, że turbo robotę. No jak do tego wleciały, zobaczcie, czerwone paski, plus do tej czerwonej sprężyny fabrycznej, no i do tej czerwonej N-ki, która fabrycznie jest na tym plastiku. Moim zdaniem tu nic więcej nie trzeba. Wygląda to mega groźnie, mega tak fajnie. Zresztą sam ten motocykl jest taki, bym powiedział, do smoka trochę podobny. Ta przednia cała czasza z lampą. No ja się jaram niesamowicie. W ogóle faktycznie jak się siedzi w tym dosyć głęboko, no to już trzeba sobie, że tak powiem, no my się jaramy i sportami, i turystycznymi, no bo faktycznie z biegiem lat tutaj myślę, że tak jak zdałem to rozumieć, że ten diabeł naprawdę tkwi w szczegółach. Jeżeli motocykl jest mega fajnie zachowany, no to jakikolwiek by to nie był segment motocykla, no to na niego się zawsze z miłą chęcią patrzy. I tutaj naprawdę to, że gdzie byśmy nie spojrzeli, no to ten motocykl naprawdę się do nas uśmiecha, że tak powiem, no to myślę, że to dużą robotę nam tutaj robi. No i to też sprawia, że cały czas wśród tych motocykli chce nam się rzeczywiście coś działać. Oczywiście dwa kluczyki do motocykla z oryginalnym wisiorkiem Kawasaki, znowu bryloczkiem od tego serwisu Moto Extreme, możecie sobie to nawet wygooglać w Stuttgarcie, więc też jakiś tam fajny temat. No i co tu więcej, słuchajcie, zaraz go oczywiście zapalę. Ale zanim to, jeszcze parę takich rzeczy informacyjnych. Motocykl oczywiście jest prowadzony, ale tak jak wspomniałem, kombi dokumentów do rejestracji robimy my. Zapraszam was serdecznie do nas do Żarnowa, Jaśminowa 20, Moto RW. Wpadajcie, zrobimy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziemy mogli się przysiąść do tego motocykla, przejechać nim, więc myślę, że opcji jest spoko. Zapraszam was serdecznie. O, jeszcze przy okazji zauważyłem, że ma też te roleczki pod ten fajny stojak. On dużo bezpieczniej stoi niż taki uniwersalny podwahacz, więc roleczki wahacza pod stojak też już są na miejscu. Jest dużo takich fajnych smaczków, które myślę, że w tym segmencie motocykla wystarczą. Więc wpadajcie do nas, jeżeli macie za daleko, nie wiem, nie chce wam się przyjeżdżać, nie macie transportu, to wierzcie mi, że my już dowozimy wam te motocykle w każde miejsce w Polsce. Wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my wam transport tej maszyny wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry płacicie tylko za sam koszt transportu, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem, jak już go sobie zobaczycie, obejrzycie. Więc myślę, że to też jest takie mega fair w obie strony, gorąco też do tej opcji zapraszam. Jest szansa zakupić motocykl na raty, więc znowu są pytania, zadajcie, pytajcie. Kurczę, no już chyba nie będę przedłużał. Przykręcam kluczyk, czerwony guzik w dół, klikam zapłon. No i sami posłuchajcie. Fest. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, dzwońcie, jesteśmy do waszej dyspozycji. No i co, mam nadzieję, że niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, siemanko, hej!